Oglądasz serial. Bohaterowi grozi niebezpieczeństwo. Już zaraz ma się zdarzyć tragedia i wtedy... pojawiają się napisy końcowe. Ciąg dalszej historii poznasz dopiero za tydzień. Nieprzyjemne uczucie, prawda? Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat cliffhangerów. To technika, która polega na zakończeniu opowieści lub jej części w sposób nierozwiązany i często nagły. Ma na celu wywołanie szoku u odbiorców, który skłoni ich do dalszego śledzenia historii. Samo słowo cliffhanger jest złożeniem dwóch słów z języka angielskiego. Cliff, oznaczającego urwisko, oraz hang, czyli wisieć. Uważa się, że termin pochodzi z powieści Szafirowe oczy Thomasa Hardiego. Była wydawana w magazynie w formie serii z rozdziałem publikowanym co miesiąc. Na końcu jednego z odcinków Hardy zostawił swojego głównego bohatera wiszącego na klifie. W historiach normalnie działa to tak jak na tym wykresie. Zaczynamy od ekspozycji fabularnej, napięcie narasta, następuje moment kulminacyjny, a potem napięcie spada. Ten cykl powtarza się kilka razy aż do zakończenia fabuły. Cliffhanger kończy fragment historii tuż przed momentem kulminacyjnym. Tego typu zabieg jest szczególnie stosowany na koniec odcinków seriali. Ma to szczególny sens w dobie usług abonamentowych, o ile twórcy wypuszczają odcinki cyklicznie. Z tego względu seriale Netflixa raczej nie stosują cliffhangerów, ale te z HBO już owszem. Za przykład weźmy czwarty odcinek Gry o Tron. Tyrion Lannister zostaje pojmany tuż przed napisami końcowymi. Widzowie są zachęceni do obejrzenia kolejnego odcinka, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Tyriona. Czy zostanie skazany? A może znów się wywinie? Cóż widzu, jeśli chcesz się dowiedzieć, pamiętaj, aby przedłużyć subskrypcję za 3 dychy. To klasyczny przykład wykorzystania cliffhangera w celu utrzymania zainteresowania i emocji odbiorców. Podobny zabieg zastosowano też na końcu szóstego odcinka Perry'ego Masona. Detektyw przyjeżdża do domu pewnego człowieka i dzieje się to. Yeah, that Dawson girl's lawyer? Seen your picture in the newspaper. Yeah, I've been waiting for you to find me. Groźne, prawda? No nie do końca. Pan ze strzelbą ma coś do przekazania Peremu, ale nie jest to kulka między oczy. Twórcy mogli to sobie odpuścić, ale trzy dychy od setek tysięcy odbiorców nie chodzą piechotą. Nieco umierającą formą cliffhangeru jest taki w środku odcinka serialu. Rzuciło mi się to w oczy po obejrzeniu Doktora House'a. Po co ktoś miałby dodawać taki cliffhanger? Ale zanim o tym, to słowo dla sponsora odcinka. Cateringu Leti VPN Legends. Spokojnie, żartuję. Chciałem jedynie zobrazować, że robi się to ze względu na przerwy reklamowe w telewizji. Cliffhanger ma sprawić, aby widz je obejrzał, czekając na rozwiązanie nerwowej sytuacji. Z tego samego względu cliffhangerów używa się w teleturniejach. Przykładowo milionerzy przerywają odcinek w momencie wybrania odpowiedzi, a jej sprawdzenie odbywa się dopiero po reklamach. W ramach dygresji przedstawię wam jeszcze coś, co nazwałem cliffhangerem Mr. Beasta. W jednym z odcinków bohaterowie naradzają się w sprawie podjęcia decyzji. Ich proces myślowy jest przerywany przez Mr. Beasta, który akurat opowiada o sponsorze odcinka. Zaznaczam, że nie mam tu na myśli pojedynczej przerwy. Raz mówią bohaterowie, a raz Mr. Beast lukuje produkt. Mam nadzieję, że coś takiego nigdy nie zaistnieje w opowieściach fabularnych, ani nie stanie się nowym standardem na YouTubie. Spójrzmy jeszcze na filmy z jednej serii, konkretnie Spider-Man Uniwersum i Spider-Man poprzez Multiversum. W dużym skrócie, pierwsza część kończy się pokonaniem antagonisty, uratowaniem świata i powrotem bohaterów do swoich światów. Na koniec filmu dostajemy drobny sygnał, że jest szansa na ponowne spotkanie Milesa i Gwen. Zakończenie drugiej części jest bardziej skomplikowane. Mamy w nim kilka wątków. Milesa wracającego do domu, Miguela ścigającego Milesa, Gwen z przyjaciółmi próbujących uratować Milesa i Milesa, który porwał Milesa. Mamy też Spota planującego zrobić coś złego, ale nikt się nim nie przejmuje. Jeżeli ktoś nie oglądał Spidermana, to może sobie pomyśleć, że to nie brzmi jak zakończenie filmu. Raczej początek finałowego aktu, ewentualnie końcówka pierwszego. Przenosząc to na wykres, jesteśmy przed momentem kulminacyjnym w paru wątkach i sytuacji zagrożenia życia co najmniej dwóch postaci. Osobiście nie kojarzę większego cliffhangera w żadnej historii. Gdyby ktoś był zainteresowany, to Szni dokładnie go przeanalizował na swoim kanale. Nie zgadzam się z nim w kwestii tego, że jest to dobry cliffhanger, ale świetnie tłumaczy zastosowane w nim mechanizmy. Link w karcie i źródłach. Na szczęście, przed cliffhangerami da się bronić. Istnieje sekretny sposób, aby nam nie przeszkadzały. Ale o tym w następnym odcinku.
Nie no, znowu żartuję. Żeby ustrzec się przed cliffhangerami, wystarczy śledzić jedynie skończone serie i mieć pewność, że ma się dostęp do kontynuacji. Odcinek skończył się w momencie nagłego napięcia, po prostu puść 5 minut kolejnego i wróć do oglądania później. Niestety nie zadziała to w sytuacji, w której twórcy nie stworzyli kontynuacji. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski. Ale chwila, co? Kim pan jest? Czemu przeszkadza mi pan w nagrywaniu? W ogóle co pan tu...